Co pan najbardziej lubi w zawodzie historyka? Myślę, że to, co jest najważniejsze w tym zawodzie, to zaspokajanie ciekawości i rozwiązywanie zagadek. Tych zagadek stworzonych przez przeszłość przez różne fałszerstwa, przez luki w źródłach przez um, tajemnicę można powiedzieć, pewien cień niewiedzy, gdy tych źródeł brakuje. Ale także zagadki stworzone przez późniejszych badaczy, którzy tworzą różne teorie, wzajemnie sobie przeczą, zmieniają swoje poglądy, czasami w trakcie długiego, niejednokrotnie życia. A więc zaspokajanie ciekawości to jest dla mnie to najważniejsze w historii. Co skłoniło Pana do prowadzenia badań nad daną epoką? Jak to często w życiu bywa, dwie rzeczy zbiegły się tutaj. Z jednej strony ta moja ciekawość, o której mówiłem, ale z drugiej e, łód przypadku i szczęście. Ponieważ Antykiem zainteresowałem się jeszcze gdzieś w latach szkolnych, mając 13-14 lat, ale potem, gdy trafiłem do szkoły średniej, uczestniczyłem w różnego rodzaju olimpiadach historycznych, mój ówczesny profesor. Odradzał mi Antyk, bo po prostu się on nie opłacał. Tak naprawdę wróciłem do Antyku, gdy poszedłem na studia. I gdy na trzecim roku przyszła kolej na wybór seminarium magisterskiego, miałem dwa pomysły. Jeden antyczny Rzym, ale drugi też w rezerwie historia Rosji XVII wieku. Tak się złożyło, że seminarium mojego mistrza, profesora Mrozewicza, było. Wcześniej wyszedłem z niego już z tematem pracy magisterskiej, na to drugie już nie poszedłem. Czy uważa pan, że kierunki humanistyczne, w tym historia, są niedoceniane? Z jednej strony tak, gdy patrzymy na pieniądze na badania, ale z drugiej strony ja czasami uważam, że historia bywa mocno przeceniana, zwłaszcza gdy staje się narzędziem do rozwiązywania problemów teraźniejszości. I wtedy prowadzi do niestety bardzo smutnych konsekwencji, a przykład tego możemy oglądać za naszą wschodnią granicą. Jaka jest Pana ulubiona książka niehistoryczna? No, większość jak to historycy czytamy rzeczy historyczne, ale szczerze mówiąc, przez lata byłem fanem książek Terego Preczeta o świecie dysku. Niestety autor już nie żyje. I pewnie nie napiszę w związku z tym kolejnych, kolejnych tomów. Bardzo mi tych książek brakuje, muszę przyznać. Jaki jest pana ulubiony film? Nie mam ulubionego filmu, ale mogę wymienić trzy tytuły, trzech filmów, które nie są ulubione, ale które mnie mocno zaskoczyły. Pierwszy z nich to Święta Góra. Film z 1973 roku. Produkcja meksykańsko- amerykańska. Nie opowiem Państwu, o czym on jest. Dla zainteresowanych proszę zobaczyć. Drugi film związany już jest z pewną historią. Kiedy byłem studentem, wraz z kolegą postanowiliśmy pójść do kina na ówcześnie grany film, nowy film Greenawaya Pillow Book. Tak się jednak złożyło, że w tym kinie, do którego poszliśmy, tego filmu nie grano. Za to grano inny film, o którym nie wiedzieliśmy nic. Było to Dzieciątko z Macon. Jak ktoś widział, to wie, a jak nie, to niech sobie obejrzy. W każdym razie potem obejrzałem wszystkie inne filmy Greenwaya. No i trzecia, trzecie zaskoczenie to już jest historia bydgoska. Kiedy otwarto Kino Orzeł, które notabene niedawno obchodziło z dziesięciolecie istnienia, gdzieś tak w pierwszym tygodniu postanowiłem się tam wybrać. No jakiś francuski film, trochę w stylu zabili go i uciekł. Pamiętam, że na widowni nie było tłumu, a dokładnie było trzech widzów, trzech panów po trzydziestce. No, wtedy byłem jeszcze po trzydziestce. I gdy zaczęła się, gdy zaczęła się projekcja, e, naszym oczom ukazał się zupełnie inny tytuł. Pamiętam, że spojrzeliśmy na siebie ze zdziwieniem, ale żaden nie poszedł poinformować obsługi, że coś jest chyba nie tak. No i w tym sposobem obejrzałem grecki film. Zatytułowany Alpy. Jak ktoś widział, to wie, o czym mówię. Jaka jest Pana ulubiona postać historyczna? Nie mam czegoś takiego jak ulubiona postać historyczna. Gdy człowiek zagłębia się w źródła, to wie, że nie ma ludzi bez skazy. Wszyscy mają swoje lepsze i gorsze strony. Każdy odgrywa swoją rolę w teatrze dziejów. W jaki sposób Pan Profesor się relaksuje? Eee, czytam, czytam, głównie czytam. No i przyznaję się jeszcze, że oglądam też memy w internecie. W zasadzie, gdyby wierzyć tym memom, to jako mężczyzna o imieniu Sebastian powinienem tutaj przyjść w dresie, jako taki typowy blokowy Sebix. No, ale cóż, czasami trzeba i dres wyprać.